Wszyscy pana witajcie, a co?
wieki już trwają. Całe pokolenia ludzi zachwycają. Jakże podczas takich cudów jest też zaliczona stajenka u Boga. Przecież tylko zwierzęta w onej goszczą drogach. Dlaczego ją właśnie Bóg Ojciec obiera dla swojego Syna? Można dociekać, jaka tego przyczyna. Czemu w niej się rodzi na świat Boże Dziecię? Miast królów, pasterzy, gwiazda ze snu budzi. Milsza była dzieciątku miłość prostych ludzi. Ubóstwo jest wywyższone. Z tego też powodu do stajenki przychodzą trzej mędrcy ze wschodu. Stajenko betlejemska, ty ze swoją prostotą jesteś wartością cenniejszą niż złoto. Chociaż jakie by cuda przystajały ziemię, ciebie na wieki sławić będzie ludzkie plemię. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pasterzom pod jamy, pasterzem.
i mrozie. Po to dziecię sobie leży bez posłania, bez odzieży na dzieckim mrozie. Siła w niej zawarta potulnego baranka zmieni wręcz czar. Prosimy tylko o jedno Cię, Boża Dziecino, miej nas w swojej opiece. Nie pozwól zaginąć spuściźnie naszych przodków, bo tradycja woła, że Polan nie powinien przed nikim wciąż pochylać czoła. Thank you.
żeby na świecie było cicho i spokojnie, a żony z wężami nie bywały wojny. Dziewki, to by się wam powydawały, a wiele z chałupy nie zabrał. Byście jak pączki się właśnie pławili, nic nie robili, dobrze jedli, dobrze pili. Co by na ziarenkach cały chleb się zbierał i żeby się w biedzie nikt nie poniewierał. Rozwij Mario Rącki Jezusowi, niech pobłogosławi temu domowi. Wisuje, wisuje, wisować nie przestanę, pokiela tego nie dostanę. Tak to można tak. Podziękować. Działa to? Zawsze mam sprawę na mikrofon. Bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim za przybycie. Wy jesteście wspaniali. Co roku jest taka piękna frekwencja, że cieszymy się. Dlatego sami państwo widzicie, że chyba też dzięki wam jest taki bogaty zespół.
ciągle ludzi przybywa, także cieszymy się bardzo, bo to jest takie naprawdę motywujące. Cieszymy się ogromnie, że tu jesteście. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi, że po prostu możemy tutaj sobie pośpiewać. Dziękujemy naszym władzom za uznanie. No i wszystkim, po prostu wszystkim. Ja chciałam podziękować rodzicom, chciałam podziękować mężom, żonom. Widzicie Państwo, jest to taki zespół, który się składa z młodzieży młodszej, z młodzieży, no i tej starszej młodzieży. No, także wiemy, co to znaczy, ile trzeba poświęcenia, ile trzeba cierpliwości, wyrozumiałości. Także dziękujemy bardzo. Ja chciałam tylko tutaj jeszcze przypomnieć, jak Bartek czytał o tradycji, przypomniałem się słowa księdza proboszcza podczas kazania 11 listopada, jak właśnie msza święta za ojczyznę. Takie bardzo ważne słowa powiedział, bo ojczyzna to tradycja. Rzeczywiście, jeżeli my będziemy tacy wszyscy jak dzisiaj tutaj, to ta ojczyzna nie zginie. Wielkie Bóg zapłaci. Moja dusza po prostu poszła w niebiosy, z aniołami, tam się cieszy radością. I wobec powyższego czuję, albowiem, aby się mi niebo przybliżyło. I same gwiazdy przed oczyma widzę. Najcudowniejsze oczy ten dach, śmił, a śmił. A śmił to jest weselnie duszy, serca. Energia w całym ciele moim płynie, czuję się młody, radosny. Gdykolwiek widzę taki świt na obliczach. Dziękuję Ci, Chryste, że albowiem dajesz mi tę moc. A przede wszystkim temu szanownemu Panu, mimo takiego delikatnego oblicza, tak uczestnął mi, że taki słodki złośnie. Albowiem, gdyby tutaj go nie miał, to byśmy nie byli. Wiadomo, abyś wtedy po prostu taki wysiłek śpiewać, a ja też mogę coś zaśpiewać.
Ciało